Karnawałowe ostatki to idealny czas, aby w wolnych chwilach postawić na rozrywkę, a taką bez wątpienia był pierwszy w historii koncert noworoczny, który miał miejsce na Toszeckim Zamku. Na zgromadzonych gości czekały występy dwóch lokalnych zespołów – Orkiestry Dętej z Kotulina oraz chóru Przebudzenie z Pyskowic. Pomysłodawcami i organizatorami koncertu były władze powiatu gliwickiego na czele ze starostą Waldemarem Dąbkiem oraz przewodniczącym rady Andrzejem Kurkiem. Pierwszą edycję ku uciesze miejscowych władz zorganizowano na północy powiatu, czyli na Toszeckim Zamku. Traktujemy to jako wyraz docenienia walorów kulturalnych, artystycznych tego miejsca, czyli właśnie sali Petersalskiej Toszeckiego Zamku, no, które ma w sobie właśnie taki klimat, taki urok, który pozwala tego typu wydarzenia organizować, pozwala na tego typu wydarzenia zapraszać gości, no i przebiega wszystko w znakomicie zorganizowanej, myślę, otoczce i atmosferze. Sala Petersalska Toszeckiego Zamku pękała w szwach. W planach władz powiatu jest nadanie koncertowi noworocznemu miana imprezy cyklicznej. I co ważne, gospodarzom wydarzenia co roku ma być inna miejscowość. Na drugi rok planujemy to zrobić na południu. Jeszcze nie wiem, w jakiej gminie. Będę rozmawiał z prezydentem, wójtami, burmistrzami gmin południowych. Chcemy, żeby to było już tradycją, aby móc podziękować wspaniałym ludziom, którzy tworzą ten nasz ukochany powiat. Orkiestra Dęta z Kotulina oraz chór Przebudzenie z Pyskowic to muzyczni przedstawiciele powiatu i co roku w koncertach promowane będą lokalne talenty, których w regionie nie brakuje. Mamy ich naprawdę dużo. Mamy wspaniałych chórzystów, mamy wspaniałych muzyków, orkiestry, solistów, indywidualne osobowości artystyczne, które chcielibyśmy właśnie zaprezentować szerszej widowni. Widowni, która podczas pierwszej edycji koncertu jak najbardziej dopisała, a to pokazuje, że zapotrzebowanie na tego typu imprezy w powiecie gliwickim jest naprawdę ogromne.